Witam wszystkich. Jakiś czas temu na moim kanale cisnęliśmy bekę, jeśli pamiętacie, ale też rozmawialiśmy na poważnie o zmianach, jakie nastąpiły na plakacie o Hanie Solo. I mimo, że ten plakat miał być tylko w niektórych państwach i że dzisiaj wersja plakatu wygląda zupełnie inaczej, to jednak ta wersja plakatu wzbudziła duży niepokój u fanów, którzy i tak już darzyli film o Hanie Solo mam zaufanie, no bo w końcu, kurde, zabrali Hanowi Solo jego broń. Jeśli pamiętacie, mówiłem tam, że być może będę mógł spytać mojego ojca, czyli starego wyjadacza Gwiezdnych Wojen, co on na ten temat sądzi, ponieważ my znajdujemy się w dosyć niewielkim gronie, który śledzi każdą informację i trochę ignorujemy ludzi, którzy być może nawet nie wiedzą, że w maju wychodzi film o Hanie Solo. Więc dzisiaj właśnie chciałbym wam pokazać opinię osoby, która patrzy na to z zupełnie innej perspektywy, czyli z opinii mojego starego cebuli. A ponieważ ma już on swoje lata i wiecie, no nie śledzi wszystkich newsów z Gwiezdnych Wojen, on nawet nie wie, że wychodzi teraz film o Hanie Solo, dlatego pokazałem, tak jak obiecałem, ten plakat i chciałem sprawdzić, czy w ogóle rozpozna, że to są Gwiezdne Wojny i Han Solo. Więc jeśli chcecie przejść od razu do naszej rozmowy, możecie przejść do tej minuty. A teraz jeszcze przed tym chciałbym powiedzieć po prostu, z jakim typem człowieka będę tutaj rozmawiał i jakie on ma podejście do Gwiezdnych Wojen. Jak starym fanem Gwiezdnych Wojen jest? No powiedzmy, że on ma bliżej do emerytury niż dalej. Jest to człowiek, który widział oryginalną trylogię więcej razy niż ja. To on mi pokazał w dzieciństwie właśnie oryginalną trylogię, jeszcze na kasetach VHS, jeśli ktoś w ogóle pamięta, co to jest. To właśnie on zabrał mnie na mój pierwszy film, na jaki kiedykolwiek byłem, Mroczne Widmo, czyli pierwszą część Gwiezdnych Wojen, ale nie jest to typ kinomaniaka. Mroczne Widmo to był chyba ostatni albo przedostatni film, w którym on ogólnie był w kinie. Więc to jest człowiek, który preferuje oglądać telewizję. Jak wiecie, w telewizji jest masa powtórek z Gwiezdnymi Wojnami. I jeśli chodzi o nową trylogię, widział Przebudzenie Mocy, nie widział Ostatniego Jedi, dopiero zobaczy go, gdy wyjdzie w telewizji, nie wie nic na temat nadchodzącego filmu o Hanie Solo, nie wie, że w ogóle gra go inny aktor, no wiecie, no zapieprza w robocie, ma ciekawsze rzeczy, utrzymanie rodziny, te sprawy niż wyszukiwanie newsów o Gwiezdnych Wojnach i chodzenie do kina. I co najważniejsze, ma on zupełnie neutralne zdanie. On nie jest ani po stronie kocham Gwiezdne Wojny, ani po stronie nienawidzę Gwiezdnych Wojen. Tak jak mi się zdaje, podzielili się fani po Ostatnim Jedi. No w dodatku jest to stary fan. Mi się zdaje, że my jesteśmy zamknięci w gronie ludzi, którzy żyją tymi Gwiezdnymi Wojnami. Fajnie mi się zdaje jest zobaczyć, ponieważ sam niektórymi odpowiedziami byłem zaskoczony, jak na to reagują starsi fani, zwyczajni ludzie, a nie tylko wielcy zapaleńcy Gwiezdnych Wojen. A więc, co zrobiłem, to wziąłem właśnie ten plakat z Gwiezdnymi Wojnami, usunąłem z jego napisy, żeby sprawdzić, czy w ogóle rozpozna, że to są Gwiezdne Wojny i Han Solo. Po drugie, zapytałem się go, co sądzi na temat nowego aktora grającego postać Hana Solo. Czy według niego nadaje się, czy jednak byłoby lepiej zastąpić go kimś innym. Po trzecie, puściłem mu zapowiedź filmu o Hanie Solo, którą wiedział pierwszy raz, żeby zobaczyć jego reakcję. Po czwarte, zapytałem się go, co ogólnie sądzi o zastąpieniu Harrisona Forda innym aktorem. Oraz piąte, ostatnie pytanie. Po tym, co widział, po zapowiedzi, czy poleca obejrzenie filmu o Hanie Solo. Więc chciałbym jeszcze powiedzieć, że nagrywałem to z kamery, z ukrycia, on w ogóle nie wie, że jest nagrywany. Dzięki temu jego odpowiedzi są autentyczne, bo wiecie, kiedy kogoś się nagrywa, to jednak jest stres, niektórzy wtedy nie mają szczerych odpowiedzi, a tak myślał, że po prostu to jest taka moja rozmowa z nim, więc tato, jeśli to oglądasz, sorry, ale hajs YouTube'a musi się skasać. Jakbyś coś takiego zobaczył, Z czym to się kojarzy ci? Oto teraz co widzisz. Bo to jest plakat. Ja wiem, czym się kojarzy. A podpowiedź mała, a... No właśnie, chcę to ten kwadrat? Nie, to jest plakat, no nie? No. Czy to ci się kojarzy z jakimś filmem? No gdzieś coś może i tak, ale wiesz... Ale tak z czym? Nie wiem. A teraz? Nie wiem. Nie wiesz dalej? Nie. A teraz? Nie wiem, ja nie oglądałem tego filmu. Bo to jest nowy. Ale właśnie o to mi chodzi, bo to jest całe, to jest w tym właśnie sęk. Coś, nie? Nie wiem. A teraz? No to mówię Gwiezdne Wojny, bo znaczy ten z tyłu, ten taki, ten. Futrzak. No to z futrzaka to żebym strzeszczaił i tak jak... No czy, właśnie, tak jak... ale tam to wcześniej, że to bez tego? Nie miałeś jakichś przebłysków? Nie, no wróćmy do pierwszego. Może ten tył takie, wiesz, takie, tak jak kiedyś pokazywałem tą planetę, taka gorąca, co goreła.
może to. No to ten food truck to od razu, to jak. Znaczy już wcześniej jak ten no. stał. No. A które lepiej wygląda? To czy to? To? Czy to? Jeszcze raz. To? Plakat ogólnie. Wygląda tak? Wróć. I drugi tak. Tutaj dziewczyna bardziej naturalnie wygląda na tym, a na tamtym za bardzo sztucznie. Znaczy, bo chodzi o to, że oni mają tej bronie. Lepiej wyglądają tak, czy... Nie, no to tak nie, no to tak z bronią, ja wiem. No. Podobny jest do niej Han Solo, czy nie? A. Zupełnie? A. Nie. A w tej pozie nie? No może trochę, ale to tak wiesz. Niezbyt? Mogę dać lepszego? No. A pokażę ci ten. Zapowiedź na szybko. No nie wiem czego, ale mi to nie, Solo nie. A powiedz mi, jest tylko jeszcze jedna rzecz. O ten gość przypomina Lando? Bardziej może troszeczkę, bo czarny jest. Bardziej jak Solo, no. No to z tego szczeliłem, co? A to niszczaj już tamten, że Solo, wiesz? Nie, zero. No, jakbyś tak zrobił, zasłonił tego Czubakę. No. Ale ma to dykcję, czy nie? Tego Forda. Nie, chyba. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Ja nie jestem aż takim miłośnikiem, nie wiadomo jakim. Ale nie, ale oglądałeś Stare Gwiezdne Wojny. No oglądałem, ale to nie to. Dla mnie to nie jest ten sam. A zapowiedź... Jakkolwiek Gwiezdne Wojny przypominało? No z tym wiesz, to jest tym ich statkiem kosmicznym, to już widać są Gwiezdne Wojny Czubaka, tak, to taki. Raczej nie będzie kusił, żeby obejrzeć. No nie wiem, no czego, no obejrzę, ale to tak wiesz. Ciężko oryginał zastąpić później, wiesz. I ci powiem jedną rzecz, jeśli oglądasz z jednym, wiesz, oglądasz ileś tam, później ciężko jest zastąpić. Chyba, że zrobiliby go jeszcze bardziej, czyli cofnęli jeszcze bardziej takiego młodego, wiesz, żeby... Młody. No to tamten tych pierwszych też był młodzienek stał. Dla mnie to... No nie widzę podobieństwa, no tyle. Jak się oglądałem, wiesz, na przykład filmów z tego, z Wodyjowskim, co nie? No. Ogniem i mieczem, no i na przykład tam Wodyjowskiego zagrał kto inny. Nie mogłem się to dla mnie nie był Wodyjowski. Jeśli ja źle oglądałem faktycznie Wodyjowskiego, wiesz, ileś razy. No. Tak samo za głowę grał kto inny. No też to za głowę, ale to dla mnie nie jest to. Jeśli oglądasz, że za głowa gra, jest za głowa i on jest ogląda, że w 3-4 oglądasz faceta, co nie? No. I później dają kogo innego i to jest za głowa. W życiu mi to nie pasuje, wiesz? A dla kogoś, kto nie zna w ogóle? No kto nie zna, to tak, no bo popatrzy, tylko to wiesz. No. A ktoś zna? Nie. Dla mnie nie. A gdyby dali aktora bardziej wyglądem podobnego? No może tak. No bo jednak wiesz, to była bardzo charakterystyczna postać. No tak. Jednak raz najbardziej ze wszystkich, bo on grał we wszystkim. Nie, dla mnie to już musiałbym naprawdę, wiesz, co innego jest urywek, obejrzeć cały i może wtedy przy efektach, przy całym by mnie to przekonało, co nie? No. Ale o tako z urywków to dla mnie to nie to. No. A co byśmy się jakby na przykład zrobili zamiast tego z nowym aktorem? Jakby było jeszcze ten aktor, co gra tego młodego Obi-Wana na przykład. No. Żyje, no nie? No. Lepiej jakby zrobili Obi-Wanie z tym aktorem, którego znają, niż to? No chyba tak. A jak przed ludzi boli to, że jest ten nowy aktor? Radziłbyś im obejrzeć? No czemu nie? Najpierw się ogląda. A później ocenia. A później dopiero ocenia. Może. Obejrzeć całe, co nie? No. Zobaczyć efekt całości, bo tutaj wiesz, może po całości faktycznie, no bo tam wiesz, zaczynasz tak jak zrobili te Gwiezdne Wojny, a później się wrócili do przyszłości, co nie? Przeszłości. No, przeszłości, no. I też mi nie pasowało, dopiero po jakimś czasie
samo tutaj, zobaczyć całość, może wiesz, może faktycznie. Więc mam nadzieję, że film się podobał i że poszerzył wasze horyzonty, dał trochę inne spojrzenie na temat filmu o Hanie Solo z oczu osoby, która zupełnie inaczej podchodzi do tego tematu. Jeśli film się podobał, zostawcie lajka. Jeśli będziecie chcieli przy kolejnej okazji, jeśli coś takiego wam się spodoba, zapytam się go o inne rzeczy, na przykład o Carrie Fisher. Czy powinno się zastąpić ją inną aktorką? Co o tym sądzi? Czy co ogólnie, jako stary fan oryginalnej trylogii, sądzi o nowej trylogii Gwiezdnych Wojen? Tutaj macie więcej filmów o Gwiezdnych Wojnach, jeśli kurwa wam mało w tym, no, o plakatach o Hanie Solo. Trzymajcie się, strzelajcie pierwsi i niech moc będzie z wami.